Teraz póki co chciałbym tylko podać takie informacje, że Dąbrowskiego z Wesoła jest przeprowadzona oczywiście jako impreza towarzysząca Dniom Dąbrowy Tarnowskiej 2015. Głównymi organizatorami jest ja oraz Dąbrowski Dom Kultury. Honorowy patronat dla przebiegu wydarzenia objął burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, któremu dziękujemy bardzo serdecznie, zwłaszcza, że w tym momencie jest już trochę późno, może teraz jeszcze podać chwileczkę. Sponsorami wydarzenia są HBM, Hurtownia Budowanych Materiałów Instalacyjnych, Kabel Pasterna Ulica Oleśnicka oraz Arinst Arkadiusz Szpytka. Wielkie dzięki dla was, sponsorzy, dlatego że mamy naprawdę... Dużo, dużo więcej mogliśmy zaprezentować dzięki wam. No i oczywiście wasz patronat medialny, E-Kurier Dąbrowski, Nocny Tarnów.pl, Tarnowska TV oraz Muzyczny Tarnów.pl. A za dwie minutki zaprezentujemy część poświęconą prawdziwej legendzie bluesa. Zaczniemy teraz tę walkę. BB King, ktoś kojarzy? Nie, nikt nie kojarzy! Myślę, że każdy kojarzy tę znakomitą postać. Jest to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli bluesa i po jego śmierci kondolencje złożyli mu tacy muzycy jak Eric Clapton. John Bonamassa, tak? Czy też sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. To świadczy o tym, że ten muzyk był naprawdę królem bluesa. Cóż, kiedyś zmagał się z biedą i wybraną dyskryminacją klasową. Wiadomo, w Stanach Zjednoczonych był z nim ogromny problem, a wyrósł do miana gwiazdy największego formatu. Zacytuję teraz wypowiedź pewnego dziennikarza, który przeprowadził z nim wywiad. BB King siedzi w fotelu, uśmiecha się jak dobroduszny wujek. Na scenie wydaje się być większy niż jest w rzeczywistości. Jest w dobrej formie pomimo tego, że całe życie spędził koncertując, jak świat długi i szeroki. Przyznaję, że ma problemy z kolanami, ale jak na człowieka w wieku lat 80 cieszy się bardzo dobrym zdrowiem, a do tego wygląda szczęśliwy. BB King grał około 200 koncertów rocznie. Nagrał mnóstwo płyt, praktycznie ze wszystkimi przedstawicielami gatunku bluesa. Między innymi bardzo polecam płytę Riding with the King, nagraną wraz z Ericiem Clapton'em. Odszedł w maju tego roku, mając 89 lat. Więc postanowiliśmy tak wielką postać odpowiednio uhonorować, grając dwa jego utwory. Pierwszy z nich właśnie jest. Spread her wings around me. I got
śpiewam. Trzymajcie się dole. She gave me a $20 bill.
if you don't love me, angel, please tell me the reason why. Jeden z najpopularniejszych utworów, jakie kiedykolwiek napisał, jakie kiedykolwiek się... To jest cover? Tak, no to przepraszam bardzo, to jest cover. B.B. King, tak, chcesz zagrać na mojej gitarze? Nie chcesz zagrać na mojej gitarze. Więc B.B. King zrobił cover utworu, którym się naprawdę wypromował mega. I który jest kojarzony z nim, ale tak naprawdę to jest cover. I to zapomniało już dzisiaj, ktoś nam przykłon z tyłu. Thrill is gone, czyli dreszczyk już uciekł, odszedł. No i zagramy. Thrill is gone. We'll be right back.
zobaczymy. Wielkie podziękowania dla Państwa za liczne przybycie. Dobrej nocy. Zespół Noc.